burning with fever. I was shaking all over. The migraine was back and drilling holes into my brain. And to top it off, I couldn't keep any food down. My body seemed to be fighting against something, but I still didn't know what. No, czyli jesteśmy w banku. Zastanawiacie się, co możemy robić w banku. Tutaj jest bonus, widziałem w lusterku. Dobra, wymijemy się. Myju, myju, plus 5. Lukasik ma... Kurde, podobny, nie? Z tego rysopisu. No cóż, jedziemy dalej. Co robimy w banku? A, już wam mówię, w banku pracujemy. Don't raise any suspicions. W banku pracujemy. Despite the state I was in, I decided to go to work as though nothing had happened. No. Otwierasz czy nie otwierasz? Otwórz te drzwi. I tu nasz pokoik. I'm in charge of computer maintenance in the Nacer and Jones Bank. No, widzicie. Do you know what time it is? What's wrong with you? I had a little problem on the way back in. I had to go back home and change my clothes. Dobra, czy coś tutaj mamy ciekawego, co moglibyśmy wziąć? Jakiś bonus, jakąś rzecz, która by nas interesowała, interesiła. No nic, siadamy do biurka. I... A, przygotować się mamy, tak? Dobra. Góra, dół, prawa, prawa, góra. Oho. That guy is so bizarre. He gives me the creeps. What'd you say? O, ładnie. What? You were saying something? No, I didn't say anything. Are you sure you're all right, Lucas? I heard something, as though I could read his mind. No, ładnie. A dodatkowe życie, proszę bardzo. Teraz lewa szuflada. Nie, nie dotykać zdjęcia. Będzie minus. To jest zdjęcie z naszą byłą, także... Także nie dotykać zdjęcia. Sprawdźmy, co w komputerze jest. No, nic ciekawego. Jakaś cutscenka. Morderca. Lucas? You okay? Yeah, I'm fine. Jednak nic nie ma. Widzisz, Lukas? Wszystko ci się ubzdurało. Telefon! No dobra, podniosę. Lucas Kane. Hello, Lucas. Oh, hello, Tiffany. I left a message on your machine last night. I'd like to come and pick up some stuff at your place. Could I come over tonight? Oczywiście, wbijaj, będzie biba. I should be back home around 8 o'clock tonight. Okay, it won't take too long. Are you doing okay, Lucas? I gotta let you go. I'm doing a thing here. Bye. O, przygotować się, przygotować się! Go, 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 go! Oho, znowu jakiś... Lucas, is there a problem? No, I just thought... Seemed so real. I saw that coffee cup fall. Whoops. No i upadł. A mówiłem, uważaj na kubek. Nie słuchałeś mnie, Fryer. Hello? Yes, sir. We'll get on that right away. Station 62 is down. I'll go. No, forget it. I'll handle it. Whatever you say. Jaki napalony. No ja bym sobie ty posiedział na necie, kurde, na YouTube'a bym wszedł albo coś. It happened. Just like I'd seen it. Like the cop in the apartment. Is it possible that I can really see things before they happen? No, ludzie tak mają. Znaczy, niektórzy. Znaczy, rzadko. Jednostki. Podobno. Jasno widzę, tak? I mamy zaznaczone w lewym górnym rogu, gdzie mamy się udać. No to biegniemy, biegniemy, biegniemy. No daleko nie mamy, tutaj są wszystkie te boksy z serwerami. What the fuck? No niestety, tutaj są troszeczkę paranormalne rzeczy. Nie, nie tu.
Tu. Kluczykiem w dół. Tokio. Jaki brzydal. Jakiś taki kleszcz. Dużo kleszczy. Bardzo dużo kleszczy. No i co teraz? I teraz właśnie nam się przydadzą życia. Bo jak nas... O, rusz się, no zarąbiście. Ciekawe gdzie. O, przygotuj się, no. No. Mamy uciekać przy, od tych robali. No troszeczkę długo nam tutaj zajmie. Chowanie się od tych robali. Przed tymi robalami. Ja mówić po polskiemu, nie? No właśnie, w tej grze troszeczkę jest niefajne to, że tutaj są takie paranormalne rzeczy. No właśnie, tutaj macie pierwszą okazję zobaczyć. Bo tamte jeszcze wizje były, uchodziły jakoś, że może tak być, jakiś obłąkany koleś, prawda? Ale... A jak to źle? No co jest? Jak to źle? Chyba se jaja robisz. Co jaja robisz, kurde? Dobra, klikamy! No, świetnie, okej. Widocznie puściłem raz. W tej produkcji, o której wspominałem na początku, tego studia Quantic Dream, Heavy Rain, na PlayStation, no, tam nie ma takich rzeczy. Że tam jest stricte wszystko takie nastawione na śledztwo. No ale gra tego samego typu. Także bardzo, bardzo bym chciał zagrać w Heavy Rain, mam nadzieję, że mi kiedyś przyjdzie na PlayStation zagrać w to tak spokojnie. No! Jedziem, Lucas! Rozwalimy tą budę. No. Ucieknę czy nie ucieknę? No ile was jest? A? Heh, jakie śmieszne to naciskanie. Ops. Było źle. O, świetnie. Czyli jednak, można się parę razy pomylić, to jest chyba normalny albo zwykły poziom trudności. Ja nie wiem, jak tam jest ustawiony, jest jakiś domyślny. Jakoś nie bawiłem się, w tej grze chyba nie chodzi tutaj o poziom trudności jednak. Bo tutaj te rzeczy są stricte jakieś takie zręcznościowe, a tutaj chodzi o fabułę. I o to jak... O, co teraz? I dupa. Two faces of the same serpent. One in our world, the other world. Woe to he who sees both sides of the snake. No i nas teraz zezrum. Lucas, what happened? Did you hear me? Are you all right? Hey, you've hurt yourself. You're bleeding. I gotta go. -20. I didn't have the slightest idea what had happened. But one thing I do know, those things almost killed me.